Cześć, witamy na vlogu Wukadzik. A weź teraz zacznij. Zacznij jak osoba, która kursy sprzedaje online. Nie, ja no nie umiem tak oszukiwać. To nie jest w moim stylu. Mogę wam powiedzieć, że będzie dużo emocji dzisiaj. Jak zawsze. A co jeżeli powiedziałbym ci, że zasięg jest mniej ważny niż ilość kliknięć? Gdzie masz gumę do włosów, byku? Nie, Karina ma. Natalia ma. Włosy ułożyć. Przecież ładna wybra. Jak skunk, dawaj na skunkca. Pączek, zmieniłeś gumę, widzę. Ja zawsze żółtej używam. Ja używam dalej żółtą, tylko Koryna teraz z Natalią były na zakupach. To nie jest moja guma. Nie wpierdalaj mi się. Dziewczyny, na przyszłość tylko żółta Joanka. To jest trochę jak wazelinka, ale może zmienili skład. Zobaczymy. Ta jest taka... To jest dobra. Ale zobaczymy. Ale to zależy od włosów. Ja mówię pod swoje włosy, nie? Zaraz przetestujemy. Idziemy do łazienki, Paweł? Nie mam ochoty dzisiaj. Mówisz, że to trochę jak wazelinka? Dlatego się pytam, czy idziemy. Nie, na pewno się klei, to dla hardkoru to... Niebieska. Pytanie teraz, czy włosy mi się niebieskie nie zrobią. Dobra, zrobimy recenzję tej gumy. Bo mamy dwa podejścia, albo ciach, boki ciach. I robimy, żeby były bardzo podobne. Ciach. Zestaw tych podstawowych. I czerwonym utrwalamy. Może być, nie jest zła ta guma. Kiedyś mnie inną formułę. Większa lustro. Siłacze. Wielcy bohaterzy, kurwa, z włosami na żel. Ładuje się przed sesją, żeby była lepsza waskularyzacja, napełnienie mięśni, wiesz. Tak się robi przed sesjami. Trzyma się dietę, dzień przed jeszcze. I w dzień sesji ostre ładowanie. 7 Daysik, jak za czasów gimnazjum. Będzie git, zobaczycie zaraz. Tak, jesteśmy w hali Uniwersytetu Medycznego. Jest to nowy obiekt. W Warszawie. Za ścianą jest basen. Wymiarówka olimpijska? To jest basen? Tak. Olimpijski basen. Najnowocześniejszy. Jest kulturalnie w Warszawie? Podobno. Jest kulturalnie w Warszawie. Zobacz, jaki wysoki obiekt. Bartek. Zobacz. I co jeszcze ciekawe, że mieszkamy 100 metrów stąd. Możecie nas znaleźć. Chciałbyś. Chciałbyś, kurwa, tu mieszkać. Mieszkasz na Zapizdowie teraz. Przypominam. No, nie sądziłem, że jesteś takim... 100 metrów stąd. Takim chujem, że mi to minut, wypomnisz. 100 minut, kurwa, stąd mieszkasz. Przeprowadziłem się, ale myślałem, że są na tyle kolegami, że nie będą... 100 minut stąd. No teraz... Kłamcy, kurwa, chodzi o to, że wyszedłem na kłamca teraz i tyle. Takie kiełki będą no, prawdopodobnie już niedługo stałym elementem naszych ciuchów. To są oczywiście kiełki dzika, nawet są podpisane dzik. No i będą wszędzie w sznurkach. Zamiast sreberek, zamiast pałek. Też planujemy odświeżyć klasyki. Planujemy odświeżyć je z fajnego materiału nowego. Chyba, że ty chcesz ale najpierw to tak zróbmy, a potem teraz mówmy. Tak jest. No. To jest już zrobione. To jest już zrobione, więc mówię. Strasznie ciężko było to ogarnąć, żeby takie coś było stworzone, ale jest. Tak. I no ja się jaram. Zajebiste są. Czekaj, zrobimy już jakieś testowe po prostu tu. Znalazłeś coś? Nic nie znalazłem, ale stanąłem tutaj i w piłce ręcznej to była moja pozycja, środek, ewentualnie lewe pół lub prawe, ale częściej prawe pół. I tak wspomnienia. Ciach, 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 tu się chodziło, tam się chodziło, tu się dookoła, tam się wiązało. Fajnie, no. Kręciło się 360, jak była przewaga na kontrze. Nawet jak nie było przewagi, to się też kręciło. I tak dalej. O, piłeczka leci. Myślisz, że mogę tak rzucić? Nie chcę cię podpuszczać, ale nie rzucisz.
ty, jakby się odbiło i... No. Siadło, siadło. Daleko? Daleko. Kurwa. Teraz stąd. Dobra. Na tak. Bank. To mam zeza. A. Jest idealnie. Zeza. Za mną. Dawaj z- i zeza. A ja nie umiem zeza, to mogę być zwalniony. No to zwalniony. Nie będzie się liczyło jak w to czekaj, no spróbuję, tak? Patrzę ona no. Nos, patrz. Patrz, jak najbliżej byłem. Jestem najlepszy tak naprawdę, nie przyzna się nigdy. Uwaga, lewiatan! Dwayne! Dobra, 4 sekundy. Carmelo Antony, patrz. Ostatnie 4 sekundy. Jak przed wyjściem na scenę. No, nie wiedzieliśmy nawet jak się spompować na pałę, aby... Gumami wtedy, czy nie? Czy pompki? Pompki, gumy? Gumy były już. Tam na niewiarygodnej sesji modeli plus size. Przed Państwem 108 kg, 107 oraz poniżej 100. Są te sesje z takimi otyłymi kobietami, że jest samoakceptacja. No, my robimy to samo, bo my też jesteśmy otyli według mnie. Promujemy samoakceptację na masie. Na masie też jesteś człowiekiem, nie jesteś gorszy. Teraz ty? Aha, no. Możesz przegrać. Wziąłem stanąć proszę. Dobra. A czemu ciebie nie zawsze nagrywał? Zawsze na sesji właśnie owca prosi, żeby mu przygotować taft i Natalię o bibułki do potu oraz zaraz będzie makijaż. To jest taki stały punkt. Nigdy tego nie nagrywaliśmy. Dla uważnych. Dla uważnych widzów zwróćcie uwagę, że saker jest już zrobiony. Nie, to no, to mój naturalny look i fit. Oczywiście, że masz puder na twarzy. Mój naturalny look i fit, ja przyszedłem, wiesz, z ulicy praktycznie, z biegu. Nie no, po prostu raz byśmy u Gimpera i tak nam zostało, że puder mamy przed nagrywkami. Pierwszy raz w tylko nie będzie. Tylko nie będzie, czekaj, nie. Lekko nie będzie? Lekko nie będzie. Tam był makijaż pierwszy raz. Na... Szkoda, że mu pomogłaś, bo jeszcze by miał inną wersję. Tylko nie będzie. Tylko nie będzie, jak byliśmy, to pierwszy raz byliśmy malowani przez wizażystkę. Panią. Ładne są te nasze chłopaki, nie wymagają redycji? Redycji. Redukcji wymagają natomiast. Ale no co zrobisz? W jeden dzień się nie wyredukujemy, nie? Ja robię. Profesjonalne przygotowania. Albo jakbyś był brauniarzem. Wiesz, że jesteś brauniarzem i już tu nie masz miejsc, nie? Takie strupy. No. Tu na kurga no, pojewane. No jak po strzałach. A to jest od zapasów czy od czego? No Norbert mi nie daje fory i mnie trzyma po prostu. Norbert tak. Chce, żebym ja od razu po prostu, wiesz, jego przewracał, nie? I się zapiera, nie daje mi. Ale jak ćwiczymy, to mi się udaje zrobić to. Tylko, że mam coś takiego, na przykład ćwiczymy z Norbertem obalania i wchodzą mi, nie? A potem 10 minut luźnej walki, że ja mam go obalić już w walce potem. No i już mi taki stawia opór, że przejebane jest. Agata mi mówiła, że Norbert mówi, że pokonasz swojego przeciwnika. Thank you.
ale ciężko. Nie wiem, no co ty robisz? Jeszcze dokoła. Dokoła, kurwa, sobie. On jest, on lubi być kondonem na tym łokcie, piętą ze wszystkich stron. Ja uznaję koniec rywalizacji, jak stąd wlatuję osobisty. Ciężej, co, Sakę? Drugi rzut. Zwycięski. Dlaczego drugi? Bo nie potrafię liczyć do trzech. Jest jeden. Wszystko jest git. Ogólnie ta scena najpierw była z piłką i pokazywała, że tą piłką Saker nie trafił dzisiaj ani razu do kosza z 10 metrów. Nie wychodź, kurwa, nie wychodź! 2-1! 2-1! Traf, kurwa, czarną, ty! Kurwa, ty z rzutów oddałeś, no trudno, traf, żeby... czarną, ty! Trudno, żeby nie wpadła! Po prostu rzuta? No, sorry, nie wiedziałem o limicie. To pokazuje, jak neurologia ludzka potrafi być nieregularna. Żeby na 100 rzutów jeden wpadł, to... Moriówka jakby 100 razy spróbowała, to by w końcu się wtoczyła ta piłka do końca. Bo ty trafiłeś raz, ja trafiłem dwa razy. Mówię o tobie, Saker. O sobie mówię inaczej. Trafiłeś jeden. Ja rzuciłem z 20 razy. Tak. Jak trafisz teraz, za pierwszym, jesteś zwycięzcą. Prawdziwym. Linia, jeszcze raz. Linia była. Ale linia! Przecież linia była żółta, ewidentnie. 3-1. Stąd wiedziałem, że była linia. 3-100. Ktoś chce chipsa? Daj chipsa. Ale zajebiście, że to powiedziałeś. Ale zaliczasz sobie z przekroszonej? Tak, tak. Dzięki za chipsa. Zaliczam sobie, nie mam honoru za chuj. Ja myślę, że zmiana ubioru pomogła. No, serio tak, otworzyłem się. Tamto mnie tak ściskało i wiesz. Bartek, a może to po prostu statystyka, no. W końcu wpadnie, nie? Będziesz rzucał na ruletce cały dzień, w końcu wpadnie 24 czerwień. Ale na materiale nie wrzucasz godziny nieudanych prób, bo wszyscy by się zanudzili. Będą na materiale. Na szczęście będzie to. Moje 3 i twoje 1. Urodzony w Warszawie. 6% z pola, Michał Sakowski. Michał Sakowski! 6% z pola. No? Koniec sesji. Pozostała tylko jedna rzecz do zrobienia. Ale by było fajnie. No. No więc tak, to jest prawdziwe życie, nie będziemy oszukiwać. Dokładnie. Dziękuję.